po jak długim czasie, Piotrek, znów przy Cichej? Kurczę, 2 lata bodajże minęło, odkąd ostatni mecz tutaj zagrałem. To były piękne chwile. Akurat wtedy awansowaliśmy tutaj z Ruchem do pierwszej ligi, także super było tutaj wrócić, zobaczyć kilku jeszcze starych kolegów, którzy tutaj grają, zostali. Także no same super wspomnienia mam stąd. No i jakaś łezka się wokół może zakręciła przy okazji prezentacji niebieskich? Szczerze mówiąc, prezentacji nie widzieliśmy, bo się rozgrzewaliśmy na drugim boisku, ale no na pewno były to super wspomnienia dla mnie, także miło mi jest tutaj bardzo, bardzo wrócić, te twarze zobaczyć, kibiców, bo tutaj pełno ich jest, więc świetna sprawa. No i do tego wywozisz z Cichej wraz z kolegami świetny rezultat sparingowej gry. Tak, myślę, że możemy być naprawdę bardzo zadowoleni, jak i z pierwszej i drugiej połowy. Myślę, że nie będę tutaj ukrywał, że zdominowaliśmy Ruch w pewnych aspektach boiskowych. Wiadomo, że to jest naprawdę dobra, bardzo dobra drużyna, która często musieliśmy się bronić w obronie niskiej, ale myślę, że naprawdę grą pokazaliśmy, że jesteśmy gotowi na piątkowy mecz w Chojnicach. To na koniec uchylmy jeszcze rąbka tajemnicy. Dlaczego nie pojawiłeś się już po przerwie na boisku? Odczułem lekki ból lewego kolana i wolałem nie ryzykować. Myślę, że wszystko będzie dobrze. Miejmy taką nadzieję. Tym bardziej zdrowia życzymy. Bardzo dziękuję. Przygotowania przed sezonem 2024-2025 drugoligowego rekordu na finiszu. Pomału możemy się pokusić chyba już jakąś ocenę tych kilku tygodni pracy. Tak, właśnie dla tej grupy, która grała teraz właśnie mecz z Ruchem Chorzów, to już był ostatni sprawdzian przed meczem z Chojnicami. Jutro jeszcze gramy drugi sparing Wisłą 2 Kraków i tym kończymy okres przygotowawczy. Będzie to sprawdzian dla drugiej grupy zawodników. Skład, cały czas zawodnicy walczą o skład, ale faktycznie tym sparingiem kończymy okres przygotowawczy i w poniedziałek rozpoczynamy mikrocykl startowy przed meczem z Chojnicami. Jasne, że wykładnikiem pracy wykonanej przez ostatnie kilka tygodni będą rezultaty w lidze, ale tak trenerskim okiem, jak przepracowali biało-zieloni ten czas? Bardzo mocne to były treningi, którymi bodźcowaliśmy zawodników. Mamy z tyłu głowy to, że mieli tylko 2 tygodnie wolnego po trzeciej lidze. Wiemy, jak mają ciężko, ale z drugiej strony wymagamy od siebie, jesteśmy ludźmi ambitnymi, wymagamy od siebie intensywności. Ta intensywność była dzisiaj widoczna w tym meczu, także cieszę się z tego powodu, że za chwilę przyjdzie świeżość i będziemy wyglądać jeszcze lepiej. Skoro trener wywołał sparing z chorzowskim Ruchem, czego, ale zwycięskiego sparingu przy Cichej Chorzowie ja się przynajmniej nie spodziewałem. Wyniki w sparingach, i zawsze to będę powtarzał, są dla mnie drugoplanową sprawą. Dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy byli powtarzalni, żebyśmy my działali wedle swoich zasad, wokół swoich zasad. I tak działaliśmy. Cieszę się, że to się broni nawet na tle solidnego pierwszoligowca, no jeszcze przed chwilą ekstraklasowicza. Jesteśmy powtarzalni, zespół w to wierzy i to miłe, że możemy realizować i z tego strzelać bramki, także to nasza ogromna siła. Zatem już teraz zdrowia i powodzenia w drugiej lidze. Serdecznie dziękuję.